Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. U mnie, kochani, śnieg, zima w pełni. Mamy bialutko, mamy grudzień. Zobaczcie moją szklarnię, cała jest zasypana śniegiem. Śniegiem od góry, a od dołu biało, przykryte wszystko agrowłókniną. Ale zobaczcie, zrobiło się bardzo ciemno. No, szklarnia się ściemniła, no bo widoczność jest słaba i będę musiała ten śnieg pozgarniać, no bo światła o wiele mniej jest w szklarni teraz. Idziemy dosypać słonecznika do karnika, no i zobaczymy, jak tutaj wygląda, bo powiem Wam, dawno tutaj nie byłam, ale no, od czasu do czasu trzeba zajrzeć do szklarni, jeśli tutaj coś mamy. Na pewno sobie wezmę troszkę śniegu i tutaj podsypię roślinki. Będą miały naturalne nawodnienie, no bo teraz już o wiele mniej podlewam szklarnię. A wiadomo, coś tutaj mimo wszystko rośnie, jak na przykład sałaty. Więc od czasu do czasu trzeba tutaj przyjść, troszkę podlać, a najlepiej po prostu zawodnić szklarnię śniegiem. Kochani, idziemy do karmnika teraz. Nasypiemy sobie słonecznika. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze jest, ale myślę, że już jest wszystko wybrane. Widzę, pełno ptaszków jest, więc one tutaj na pewno się goszczą. A tutaj wszędzie bialutko. Wszystko zasypane śniegiem. No ale przecież mamy grudzień, więc śnieg jest naturalną rzeczą w ogrodzie. Zobaczmy, jak tutaj wygląda. No, ziarenek nie ma, ale zostały orzeszki laskowe. Wiewiórki się jakieś nie pojawiły. Zgarnę sobie również ten śnieg i tutaj muszę najpierw to wysypać, bo widzę, że tutaj nasypało śniegu. Mamy jedzonko nasypane dla ptaków słonecznikiem. Powiem Wam, że zimno jest bardzo. No i zapowiadają wysokie mrozy. Wiem, że w nocy u nas tutaj ma być nawet minus 11. Powiem Wam, bardzo zimno. Obawiam się, że moja szklarnia też będzie przymrożona trochę i też tam będzie zimno. Zobaczcie mój hamak, który w lato służył do leżenia. Teraz jest przykryty śniegiem, warstwą śniegu. Ach, zimno, powiem Wam. Bardzo zimno. Moje dzwoneczki falują na wietrze, no bo jest wiatr i jest dość mocny wiatr. No i dzwonią dzwoneczki. Uch. Powiem Wam, uciekam do szklarni zobaczyć, jak tam wygląda. Tak wygląda z zewnątrz, cała ośnieżona. Cała ośnieżona. No, ale takie mamy uroki śniegu. Kochani, możecie napisać w komentarzu, czy u Was również jest śnieg. Jak u Was temperatura? Czy jest zimno? Czy macie jeszcze w miarę ciepło? Zobaczmy teraz, jak wyglądają sałaty pod tą przykrytą agrowłókniną. Czy nie zmarzły? O, zobaczcie, tutaj mamy gościa. Kretowina się pojawiła, czyli tutaj grasował kret. No i widzę, że tutaj rukola fajnie rośnie. Kapusta. Kapusta fioletowa też fajnie. Ta ekspresowa kapusta, no nie popisali się wcale, bo mamy tylko dwie małe sadzoneczki i właściwie rosną bardzo wolno. Jeszcze raz sobie ją sprawdzę, przetestuję na wiosnę, czy faktycznie się sprawdzi i ona będzie do zbioru po 40 dniach, kapusta ekspresowa. Może jest dla niej za zimno i nie jest odpowiednia pora, ale na wiosnę jeszcze raz ją sobie wysieję, no i zobaczymy, czy
okaże się tą ekspresową kapustą. Rukola sobie rośnie, ale widzę, że tutaj kapusta pekińska coś ją zjada. Nie wiem, czy jakieś ślimaki, bo zobaczcie, tutaj mam zjedzone praktycznie całe. Tutaj pełno kropek wygryzionych, więc coś tutaj grasuje i nie wiem, czy to właśnie są ślimaki, bo malutkie. Tutaj chyba mały ślimak jest. Albo mi tutaj gdzieś spadło. O, tutaj. Czyli chyba to jest robota ślimaków. Małych takich, które się wykluły gdzieś tutaj w ziemi. I choć jest zimno, no to cały czas żerują. Zobaczcie, jak wygląda. No, nie za ciekawie. Będę tutaj musiała przejrzeć tą ziemię, bo jest cała w kropki kapusta pekińska. Cała pozjadana. Czyli ślimaki nie zapadły w sen zimowy, tylko grasują mi tutaj jeszcze w grudniu. Rukola nie jest tak skropkowana. Myślę, że sobie rośnie dość fajnie, jak na porę grudniową, ale kapusta pekińska ma dużo, dużo kropek. Tutaj sałata. No i sałata sobie fajnie rośnie. Wiadomo, nie jest za wielka, ale nie zmarzła. Tutaj mam różne rodzaje. Tam jest nawet czerwona. Tutaj różne takie zimujące. Zobaczmy cebulkę. Cebulka rośnie sobie super. Seler. Tutaj mamy kapustę pak choi. Tutaj ją widzę, nic nie zjadło. No bo ma listki fajne. Tutaj również. Tutaj mam też kapustę pekińską. No i zobaczmy jeszcze kwiaty. Jak wyglądają kwiaty z nasionek. Zobaczmy, czy coś tutaj nowego wykiełkowało. Sobie to otworzymy. I czy coś tutaj nam nie zmarzło. Jak to tutaj wygląda? Tutaj groszki, groszki pachnące. Zobaczcie, są wysiane jakiś czas temu. No i fajnie już tutaj wyrastają. W grudniu. Czyli one mogą również wykiełkować w zimie w niskich temperaturach. Tutaj pojawiły się małe sadzoneczki. Szczęć. Jest to taka roślina do suchych bukietów. Tutaj były bratki. Na razie nic nie ma. Tutaj kraspedia. Tutaj się pojawiła jedna taka roślinka. Zobaczymy, czy to będzie to. Tutaj seler. No i tutaj mamy dużo len trwały. Dużo wykiełkował. Tam dalej nic. Jeżówki również nic. No i tam mamy nagietki. Nagietki fajnie sobie wykiełkowały. Są zieloniutkie. No i widzę, że sobie fajnie rosną. Oczywiście nie rosną bardzo szybko, tylko w wolniejszym tempie, bo wiadomo, jest zimno, ale rosną. Tutaj zobaczmy, czy coś wykiełkowało. Tutaj nic, tutaj też nic. Tutaj zatrwian troszkę, ale nie wiem, czy nie przemarzł. A tu zobaczcie, tu sobie kiedyś włożyłam jedną cebulkę i tutaj mam frezję. Widzę, że ona troszkę dostała takich jasnych, zielonych kolorów, ale cieszę się, bo frezje są też moimi ulubionymi kwiatami i myślę, że na wiosnę nam tutaj fajnie zakwitnie ta frezja. Tutaj mamy monardę, pysznogłówkę. Tutaj ta jedna jest czerwona, nie wiem, o widzicie, odpadła, czyli ona chyba przemarzła, ale albo nie. Dam sobie jeszcze raz ją niżej do ziemi i zobaczymy. Bo tutaj ma po prostu korzenie.
Tutaj są fiołki rogate. Zobaczcie, jak fajnie zieloniutkie. No i to są kwiaty wysiewane z nasionek. No i w grudniu zobaczcie, jak pięknie wyglądają. Robią się takie kępki fajne. Rozkrzewiają się. No i będą szybko kwitły na wiosnę. Chyba że przyjdą jakieś takie wielkie mrozy naprawdę i tutaj w tej mojej szklarni również będzie zimno. Tutaj zobaczcie, jakie piękne, duże sadzoneczki. Lak ogrodowy. Kocimiętka. No i przegorzan. Tutaj jeszcze nic. Tutaj też miałam kwiatki wysiane z nasionek. No i tak to, kochani, wygląda w grudniu. No wiadomo, nie ma się czym aż tak chwalić, ale coś tam jest. Wszystko nie przemarzło. Tutaj jeszcze zobaczymy sobie sałatę. No i sałata sobie też tutaj zimuje. Sałata, różne odmiany. No i zobaczymy, kiedy doczekamy się pierwszej takiej większej sałaty. Jeszcze sobie zobaczymy groszki pachnące, jak wyglądają w mojej drugiej małej szklarni, która jest po prostu umiejscowiona tutaj w dużej szklarni. Tutaj jest również przykryte. No i zaraz sobie to całe otworzymy i zobaczymy do środka. No i zaglądamy, zobaczmy. I tutaj są groszki pachnące. Wyciągnę sobie i zobaczmy. One się oczywiście troszkę przewracają, bo one są już bardzo duże. To są wszystko też kwiaty. Kwiaty kolorowe, które będą potem w moim ogrodzie, ale będą właśnie zimować sobie w szklarni. Groszki pachnące. Kolorowe. Powiem Wam, niektóre bardzo ładnie rosną. Są naprawdę duże, no około 15 cm mają. I jestem ciekawa, czy one zawiążą tutaj kwiaty, pączki kwiatowe. No bo wiadomo, nie liczę, żeby w zimie zakwitły, ale czy wypuszczą właśnie pączki kwiatowe. Tu mam taki mini ogródek, mini las zielony w porze grudniowej, zimowej. Oczywiście musiałabym je tutaj przywiązać, żeby one się nie przewracały, no bo one są bardzo, bardzo wiotkie, ale mimo wszystko bardzo mi się podobają jako kwiaty. Mają różne, przeróżne kolory. No i mogą rosnąć nawet w takich zimnych temperaturach. Więc może warto, kochani, szybciej wysiewać nasionka groszku pachnącego. Kochani, ja już teraz idę do domu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. A w domu pokażę Wam jeszcze nasiona, jakie sobie zakupiłam na nowy sezon. Więc, kochani, zapraszam do oglądania dalszej części filmiku. Teraz, kochani, zapraszam na pokaz nasion, które sobie niedawno zakupiłam. Są tutaj kwiaty, warzywa, jak również okazy egzotyczne, więc zapraszam do oglądania. Pierwsze, co to żeniszek meksykański, roślina jednoroczna, o takich właśnie różowych kwiatach. Ma taki pokrój krzaczasty, idealnie się nadaje na obwódki, rabaty, kwietniki, nawet do skrzynek balkonowych. Wysokość do 25 cm. No i kwitnie dość długo, bo aż 4 miesiące. Od czerwca praktycznie do końca września. Żeniszek meksykański. Wiem, że są jeszcze w innych kolorach, inne odmiany. Kolejny to bratek wielokwiatowy. Lord, zobaczcie, taki biało-fioletowy z środkiem żółtym, kwiaty jadalne.
Nigdy tych kwiatów nie jadłam, bratków, ale może warto spróbować, jak one będą smakowały. Na pewno będą pięknie wyglądały właśnie w sałatkach. Jest to roślina dwuletnia, bratek wielokwiatowy. Kolejne kwiaty to roślina jednoroczna, balsamina, kameliowa, karłowa. Coś takiego. Tu mamy miks w różnych kolorach. Są one wysokie, te kwiaty, do 70 cm dorastają. No i też aż 4 miesiące kwitną, więc warto takie kwiaty mieć w ogrodzie, które mają długi czas właśnie kwitnięcia. Tutaj mamy czyściec wełnisty, różowy. Jest to miododajna roślina. I to chyba jest wieloletnia. Do 40 cm wysokości. Tak mi się wydaje, że ona jest wieloletnia. Tutaj nie napisali nic. Jest ona o takich bardzo mięciutkich listkach, takich z meszkiem takich i takie właśnie bialutkie. Mięciutkie, srebrzyste. Czyściec wełnisty. Idziemy dalej. Tutaj troszkę tej egzotyki. Czyli mamy kawę arabską. Zobaczcie. Tak wygląda, ale to bardziej chyba domowo będziemy sadzić. Nasiona musimy wcześniej namoczyć w letniej wodzie przez 24 godziny, no a potem dopiero przełożyć do ziemi. Zobaczymy. Kawa arabska. Kolejny taki egzotyczny okaz to eukaliptus właściwy. Wydziela dużo olejków eterycznych, eukaliptus. Super pachnie. Jestem ciekawa właśnie, jak wyrośnie, jak będzie się zachowywał. Dorasta do 2 metrów nawet. I wytrzymuje spadki niskiej temperatury do minus 5 stopni. No więc zobaczymy, czy uda nam się wykiełkować eukaliptusa właściwego i czy zagości w mojej szklarni, bo ten akurat powędruje do szklarni. Kolejny to egzotyczny okaz, bawełna indyjska. Zobaczmy, czy uda nam się pozyskać taką oto bawełnę. Kwitnie na żółte kwiatuszki, a wysokości ma 80 cm. Również będziemy testować i wysiewać bawełnę indyjską. No i tutaj jeszcze taki ciekawy okaz to kosmosa rózgowa. Zobaczcie, choćby truskawki na takich gałązkach. Roślina warzywna i ozdobna, czyli możemy ją chyba również i skosztować. Fascynująca roślina ozdobna i warzywna o pędach pokrytych ostro wyciętymi liściami, które można przyrządzać jak szpinak oraz czerwonych jadalnych owoców o smaku przypominającym owoce truskawki lub morwy. No super, zobaczymy co to będzie i czy uda nam się właśnie zobaczyć jak wygląda ta roślinka, czy nam wykiełkuje. Tutaj mamy kanę, paciorecznik, miks w kolorze czerwonym i żółtym. Tutaj dalej dalia kaktusowa, również miks. Takie choćby kaktusiki. Tutaj mamy petunię zwieszającą się. Roślina jednoroczna, ale petunię to chyba wszyscy znają.
miłośnicy kwiatów. Pięknie się prezentuje potem na wiosnę. I też ją trzeba szybko wysiewać. Nie wiem, czy już w styczniu sobie jej właśnie nie wysieję. Kolejne kwiaty. Szarotka alpejska. Jest to roślina wieloletnia na skalniaki i do zasuszania. Również ma taką białą powłokę, można powiedzieć. Liści. Kolejne kwiaty. Venidium. Venidium, roślina jednoroczna. Takie oto piękne pomarańczowe kwiaty. Powiem Wam, lubię kwiaty w kolorze pomarańczowym. No i właśnie w ogrodzie moim chcę dużo takich kwiatów z takim właśnie kolorkiem. Więc dlatego poluję na różne nasionka kwiatów w takim właśnie pomarańczowym kolorze. Tutaj mamy kobeę i mamy dwa kolorki. W kolorze białym i w kolorze fioletowym. Polecam, bardzo fajna roślina. No ale wiadomo, zimna się boi, przychodzi już leciutki ochłodzenie letkie i mamy niestety po tych pięknych kwiatach. Ale roślina jest bardzo fajna. Tutaj mamy szałwię. Dwa rodzaje szałwi. Szałwia błyszcząca, taka dwukolorowa. I to chyba już są... Nie, ta jest też jednoroczna. A tutaj mamy szałwię czardasz. Czerwoną. Miododajną dla pszczółek. Tutaj zobaczcie, mamy coś interesującego. Gąbczak walcowaty. Super wygląda, zobaczcie. Tak choćby ogórek. Ale jak obierzemy ze skórki, no to pokaże nam się taka właśnie choćby gąbka. I z tego co wiem, to te gąbki możemy właśnie wysuszyć. No i możemy chyba używać po prostu jak gąbki. Aż sobie tutaj przeczytamy. Jest to pnącze jednoroczne, osiągające wysokość do 2 metrów, do obsadzeń murków, pergoli, altan. Roślina o walcowatych owocach, podobnych do ogórka, dużych liściach oraz dużych, lejkowatych kwiatach. Barwy jasno-żółtej. Młode owoce, podobnie jak cukinie, można spożywać na wiele sposobów. Pieczone, grillowane lub duszone na parze. Z dojrzałych owoców około 130-dniowych po obraniu z twardej skórki i osuszonych otrzymuje się roślinną gąbkę kąpielową. Tak jak myślałam właśnie. Wysiew nasion pod osłony w marcu, kwietniu lub w drugiej połowie maja wprost do gruntu. Bardzo jestem ciekawa tej roślinki. No, oby wykiełkuje. Kolejne nasionka to dynia piżmowa. W takim oto śmiesznym kształcie. Podobno jest o smaku takim orzechowym lekko. Więc jestem bardzo jej ciekawa. Dynię ostatnio polubiłam. A właściwie zupę z dyni. No jest po prostu przepyszna. Kalafior beta. Bardzo wczesna odmiana. Sałata liściowa, wczesna, taka czerwona, bardzo ją lubię, ona cały czas jest w moim ogrodzie, w mojej szklarni. Okra burgund, roślina jednoroczna do smażenia i konserwowania. Mam odmianę zieloną, w tamtym roku wykiełkowały mi 2 nasionka, ale niestety nie dochowałam się, bo jakoś po prostu, no, zniszczyła się, nie wiem. I nie było okazji skosztować okry, więc postanowiłam ją jeszcze raz posadzić, również w kolorze takim oto bordowym. Pepino ogrodowe, wieloletnie i tutaj jest w kolorze żółtym. Ja w swoim ogrodzie miałam już biało-fioletowe, ono jest przepyszne, ale bardzo długo trzeba czekać na owoce, żeby dojrzały, ale naprawdę są przepyszne, soczyste. No i bardzo dobre. Tutaj mamy oberżynę w
formie okrągłych, białych jajeczek. Zobaczymy, czy nam udadzą się i wykiełkują. Papryka w kolorze fioletowym. Kolejna papryka czerwona, Kalifornia. Kalifornia czerwona, również papryki już niebawem będę siała z nasionek i powiem Wam chyba zaraz tydzień po, albo nawet nie, po świętach zacznę właśnie robić rozsadę papryk. Papryka potrzebuje dużo czasu do wykiełkowania, no i ma długi okres wegetacji, więc warto ją szybko sadzić. W tamtym sezonie sadziłam ją, siałam właściwie w styczniu, a teraz w ostatnim tygodniu grudnia już sobie posieję paprykę. Oczywiście na rozsadę i będę trzymać na parapecie. Papryka słodka, ale taka podłużna. Tutaj papryka słodka, taka drobna, bardziej ozdobna można powiedzieć. Już się nam zaczęły warzywa. Tutaj jest pomidor gruntowy samuraj, czesny, okrągły. Pomidor karłowy denar, taki bardziej jak czerwone gruszeczki. Średnio wczesna odmiana brutus, pomidor gruntowy, ale taki widać duży, fajny. Pomidor szklarniowy, wysoki, dafne, wczesna odmiana. Tutaj mamy cytrynek groniasty, żółty pomidorek. Widać, że jest mały. I to chyba będzie taki koktajlowy. Zobaczymy. Tutaj mam jeszcze kalafiora zielonego, romanesco, kapustę głowiastą czerwoną, Mars, średnio wczesną. Tutaj jeszcze jest por późny, kminek zwyczajny, roślina dwuletnia. No i zostały nam dwie paczuszki nasionek. Mamy fasolę taką czerwoną, kreacja na suche ziarno. I jest jeszcze fasola, zobaczcie jaka, yin yang, nie wiem czy to dobrze powiedziałam, karłowa, szparagowa, ale zobaczcie, jest tak śmiesznie dwukolorowa, biało-czarna. Jestem bardzo ciekawa tej fasoli, fasoli szparagowej, karłowej. Można ją nawet uprawiać na balkonie, w skrzyniach i w donicach. I to, kochani, są moje ostatnie nasionka, które ostatnio zakupiłam. Chciałam Wam pokazać, co. Ostatnio już tych nasionek mam dość dużo, ale wiecie, lepiej mieć dużo i zapas, żeby niczego nie brakło. Warto spróbować różnych warzyw, które nam zasmakują, które nie. Potem wiemy, co mamy posadzić sobie, a co nie. Ja już również mam listę tego, co nie będę sadzić w przyszłym sezonie, a co będę sadzić w dużych ilościach. Ale to już w następnym odcinku. Kochani, żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia. Do następnego filmiku, pa, pa, pa!